Zostań strażakiem. Siema Dawid, widzę, że zaczynamy z grubej rury. Co dzisiaj? Dzisiaj jest 6. dzień szkolenia. Zaczęliśmy sobie od bip testu wersja 2x2, czyli podopieczni biegną jedną długość, drugą długość, a później dwie długości czekają. Mniejsza intensywność, ale uczy to techniki biegu, zawracania, a przy okazji jest to taka forma też rozgrzeweczki. Czyli co, dzisiaj biegamy? Dzisiaj biegamy, ale kopertę, a to rozgrzewka. Tyczkę numer 1 już przerobiliśmy, teraz będziemy robić środkową. Tyczka numer 1 odbijamy z lewej nogi, tyczkę numer 2 przechodzimy z prawej nogi. Teraz pokażę. Tyczkę numer 3 będziemy mijać lewą stroną i to teraz będziemy przerabiać podopiecznymi. Czyli tak, pozycja startowa, prawa noga pod delikatnym kątem. Tu w trójkącie, musimy zobaczyć tutaj, w trójkącie musimy sobie wybrać miejsce, w którym będziemy robić nastąp ze skrętem. I tu prawa. Okay. Więc dwie tyczki mamy. Zaraz zrobimy trzecią. Proszę zobaczyć, jak kopertę wykonuje Ela. Bardzo dobrze ogarnięte tempo, krok podczas biegu, powtarzalność tego kroku. Teraz jedynie co mamy do dopracowania, to bardziej dynamiczne mijanie poszczególnych słupków, ale poza tym sama technika ideolo. Tylko mijanie słupków do dopracowania i będziesz to. Dajesz. Cały czas tak samo. Wyuczona powtarzalność ruchu. To jeden z aspektów. Wyuczona powtarzalność ruchów, to jest jedno. Równe tempo i równy krok. Do tego dołożyć skręty, odpowiednią moc i kopertę. Mamy zrobioną, widać było tą gładkość niczym, można powiedzieć, antylopki na sawannie, która mijała gniazda surykatek. Zostań strażakiem.